Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której poznamy kolejny ważny, istotny czasownik. Naszym dzisiejszym czasownikiem jest czasownik Erwidern, który jest, słuchajcie, synonimem dla czasownika Antworten, czyli oznacza odpowiedzieć. My bardziej możemy przetłumaczyć to Erwidern jako odrzec, jako yy, odrzec właśnie komuś coś yy, i to. To jest właśnie ta różnica pomiędzy antworten a erwidern. Erwidern jest bardziej, tak jak w języku polskim widzimy tą różnicę, odpowiadać a odrzekać, tak? czyli jest bardziej taką, takim formalnym czasownikiem, ale to nie zmienia faktu, że możemy zamiast czasownika antworten użyć właśnie ten czasownik erwidern. Możemy na przykład powiedzieć dachauf konte er nichts erwidern, czyli nie potrafił nic na to odpowiedzieć. Albo po prostu możemy też powiedzieć: Auf meine Frage erwiderte sie. Hmm, hmm, hmm. czyli na moje pytanie odpowiedziała. E, I widzimy tutaj też, że e, tak jak jest antworten auf, odpowiadać na, tak samo jest erwidern auf, odpowiadać, odrzekać na coś. E, jednak erwidern ma jeszcze jedno znaczenie e, i tym znaczeniem jest odwzajemniać. Możemy odwzajemniać, Czyjeś uczucia, czyli gefyle, jemandes gefühle erwidern. Możemy e, odwzajemniać e, gruz, jakieś powitanie, tak, kus, e, causa, kompliment. E, Możemy odwzajemniać komplementy, e, czyli mm, Odwzajemniać jest to takie poboczne znaczenie czasownika erwidern, jednak warto też zapamiętać. Możemy też tego czasownika erwidern użyć w znaczeniu odwzajemniać, bardziej w takim znaczeniu zrewanżować się. Na przykład zrewanżujemy się z wizytą, tak? Jemandes Bezuch Erwidern, czyli właśnie odwzajemnić, w takim znaczeniu zrewanżować się, właśnie z wizytą. Jednak warto zapamiętać to główne znaczenie. Erwidern jako odpowiadać, odpowiadać na pytania, a to kolejne znaczenie jako kus, kompliment, erwidern. Warto zapamiętać właśnie w takim połączeniu z tymi rzeczownikami. W ten sposób łatwiej zapamiętacie, że właśnie to erwidern może oznaczać też odwzajemniać. Koniecznie napiszcie swoje przykładowe zdanie z tym czasownikiem, zdanie bądź zdania, które przychodzą Wam na myśl, których użylibyście, których powiedzielibyście w rozmowie z osobą mówiącą w języku niemieckim i napiszcie te zdania w komentarzach pod tą lekcją. Do zobaczenia i usłyszenia.